kwalifikacje, czyli zawodnicy, każdy zawodnik ma dwa przejazdy i jeden z tych przejazdów musi pojechać perfekcyjnie, bo jeden lepszy jest oceniany. Polega to na tym, że jest tutaj, nie wiem, 6 zakrętów. Na każdym zakręcie są takie wymalowane białe zony na asfalcie i tam zawodnik musi być po prostu tylnymi kołami w tej zonie, czyli na koniec bardzo blisko betonowej bandy. Jeżeli to wszystko zaliczy i jedzie bardzo płynnie, to sędziowie oceniają linię przejazdu, agresję przejazdu i płynność przejazdu i przez to dostaje punkty. Dzisiaj można dostać maksymalnie 100 punktów. Zawodnik, który dzisiaj będzie miał największą ilość punktów, jutro już w parach będzie miał lepszą trochę sytuację taką startową, bo będzie jutro jechał pierwszy z wygranych kwalifikacji z ostatnim z kwalifikacji, czyli zmierzy się najlepszy z dzisiaj z najgorszym z dzisiaj. Dzisiaj w kwalifikacjach prędkość nie ma takiego znaczenia, bo jedzie pojedynczy samochód, więc dzisiaj zawodnicy mają ustawione tak samochody, żeby się łatwiej nimi jechało, żeby bardziej takie precyzyjne, ale jutro już w parach zawodnicy mają ustawione samochody tak, żeby były szybkie, bo jadą zawsze we dwóch, więc ten samochód uciekający i goniący muszą jechać jak najszybciej, żeby jechali jak najdalej siebie, bo ten chce uciekać, a ten chce jednak go dogonić. Ja jeżdżę akurat tym samochodem będzie to już trzeci rok, powiem. No i z silnikiem V8 BMW E30 naprawdę sprawia dużą radość, jak mi i oczywiście pasażerom. Są wyjeżdżone godziny, tak, i no wiadomo, kierowca najbardziej boi się awarii. To jest bardzo często. Nie? To jest naprawdę niewdzięczny sport, nie? I sport jednego błędu oczywiście. Nie? No to co jednak spowodowało, że taki sport pan uprawia? Adrenalina, nie? To człowiek jest od tego uzależniony i to największą radość sprawia kierowcy, nie? Tutaj w Katowicach jest przygotowana strefa drift taxi, tych co-drive'ów, gdzie za trybuną można się zgłosić i spróbować na tym prawym fotelu w ogóle zobaczyć, na czym polega ten drifting, poczuć go już wewnątrz samochodu, więc to też jest fajna atrakcja. Dodatkowo jest 200 samochodów car show, food trucki, można się czegoś napić, zjeść, więc jest to taki weekend nie tylko związany ze sportem, ale z taką fajną przygodą motorsportową. No tak, dość fajnie było. Jak wrażenie, jaka prędkość osiągnięta? No, około ze 60. No mi tam bardziej silnik zaimponował. Koni, bo tam było ponad 750, diesel, no i była moc.